Dziadek Ani mieszkał w domku nad morzem razem ze starą kotką imieniem Batrzeba. Okolica była przepiękna, za to w domku panował straszny bałagan. Każde wolne miejsce zajmowały pamiątki, które dziadek gromadził od kiedy był małym chłopcem. Mama Ani często uśmiechała się do niego i mawiała: Tato, trzymasz w tym domku cały świat. W te wakacje Ania miała zostać u dziadka sama, bez rodziców. Baw się dobrze, powiedziała mama i uściskała ją mocno. Do zobaczenia za kilka dni, Aniu, zawołali oboje. Ania trochę posmutniała, gdy rodzice odjechali, więc przytuliła się do dziadka, a potem popędziła na górę, żeby się rozpakować. Gdy przyjeżdżała tu z wizytą, mieszkała w niebieskim pokoju, z widokiem na srebrzyste morze. Okno było otwarte, a do środka napływał zapach kwiatów z ogrodu i słonej morskiej wody. Po jakimś czasie dziadek wszedł na górę i zapytał, jak to miał w zwyczaju. A więc co będziemy dziś porabiać, Aniu? Czy moglibyśmy pójść do zatoczki? Ania miała na myśli zatoczkę z małą plażą ukrytą u podnóży klifu, o której prawie nikt nie wiedział. Jej mama bawiła się tam ze swoimi rodzicami, gdy była mała, a teraz rodzice Ani zabierali tam dziewczynkę, gdy tylko odwiedzali dziadka. Obawiam się, że tego nie możemy zrobić. Dziadek strasznie się zasmucił. Ostatnio brakuje mi sił, żeby pokonać tę zarośniętą kamienistą ścieżkę. Dziewczynka postarała się ukryć rozczarowanie. Jakiś czas temu dziadek zaczął chodzić o lasce, więc rzeczywiście zejście do zatoczki byłoby dla niego bardzo trudne. Przykro mi, Aniu, powiedział dziadek. Może w zamian pobawimy się w chowanego w ogrodzie, a potem opowiem ci historię lub dwie na temat zatoczki. Tak niesamowite, że nie uwierzysz. Przez cały ranek bawili się zatem w chowanego. Dopóki żyła babcia, w ogrodzie rosły piękne kwiaty. Teraz, gdy dziadek był już za stary, żeby troszczyć się o rabaty, więcej tu było chwastów i krzaków. Ania z łatwością znajdowała kryjówki wśród wysokich, poplątanych i dziczałych roślin. Dziewczynka miała na sobie przeciwdeszczowy płaszczek. W nocy padało i krople deszczu wciąż gęsto pokrywały liście i gałęzie. Znajdowała coraz lepsze kryjówki, aż w końcu natrafiła na tak dobrą, że dziadek nie był w stanie jej znaleźć. Poddaję się, zawołał. Gdzie się podziałaś, Aniu? Gdy dziadek zmęczył się zabawą w chowanego, wrócili do domu, a on usadowił się w swoim ulubionym fotelu. A teraz, Aniu, wybierz jakiś przedmiot z półki nad kominkiem, a ja opowiem ci historię, jaka się za nim kryje. Dziewczynka zauważyła coś złotego między rękawiczką a klatką dla ptaków. Co to jest, dziadku? Zapytała, sięgając po przedmiot. Była to duża złota moneta wielkości jej dłoni. Ha, to piracki skarb twojego dziadka. Znalazłem tę starą hiszpańską monetę w jaskini żeglarzy, powiedział dziadek, uśmiechając się szeroko. Ania popatrzyła na niego ze zdziwieniem. Wejście do jaskini żeglarzy znajdowało się przy krańcu ścieżki prowadzącej do zatoczki. Ale dziewczynka nigdy nie była w środku. Podobno jaskinie nawiedzały duchy marynarzy utopionych w morzu. Mówiono, że mają wyłupiaste oczy
i wodorosty zamiast włosów. A co ty robiłeś w tej jaskini? Zapytała. Dziadek znowu się uśmiechnął. Dobre pytanie. Byłem wtedy niewiele starszy od ciebie. Trwały wakacje, a ja i Jan, pamiętasz mojego przyjaciela Jana, tego, który mieszka po sąsiedzku? Wymyśliliśmy nową zabawę. Każdy z nas ukrywał gdzieś jakiś skarb, a potem dawaliśmy sobie nawzajem zaszyfrowane wskazówki, jak do niego trafić. Kto pierwszy znajdował skarb przeciwnika, wygrywał. Zawsze to ja wygrywałem. Częściowo dlatego, że twój dziadek Aniu jest mądry i szlachetny i odważny. Ale szczerze mówiąc, również dlatego, że wynajdowanie skrytek nie wychodziło Janowi najlepiej. Ale tamtego dnia Jan naprawdę przysporzył mi trudności. Szukałem jego skarbu przez wiele godzin. Słońce zaczęło już zachodzić za horyzont, gdy w końcu na to wpadłem. Jan ukrył skarb w jaskini żeglarzy. Jak już wspomniałem, twój dziadek jest mądry i szlachetny i odważny. Przede wszystkim odważny. Więc oczywiście postanowiłem wejść do środka i odszukać ten skarb. Niezależnie od tego, czy czaiły się tam duchy, czy nie. Promienie słońca oświetlały jeszcze plażę, ale w jaskini panował już mrok. Powietrze było wilgotne i chłodne, a grunt pod nogami pokrywała warstwa czegoś śliskiego. Przy każdym kroku moje stopy odrywały się od ziemi strasznym mlaśnięciem. Wszedłem do środka. Twój dziadek jest bardzo odważny. Po chwili poślizgnąłem się i wpadłem w kałużę pełną czegoś zimnego i wijącego się, co przyczepiało się do moich włosów, ubrań i skóry. Twój dziadek jest nadzwyczaj odważny, ale w tym momencie byłem równie przemoczony, pokryty śluzem i naprawdę chciałem już wracać do domu. Ruszyłem z powrotem do jaskini, do wyjścia i niemal potknąłem się o skrzynkę leżącą na ziemi. Skarb Jana. Już miałem go podnieść, gdy to usłyszałem. W ciemnościach rozległy się kroki. Zbliżały się coraz bardziej. Duchy marynarzy utopionych w morzu. Nagle ktoś poświecił mi latarką prosto w twarz. A! Wrzasnąłem. A! Duch marynarza utopionego w morzu! Ryknął ten ktoś. Uznałem, że to dziwna reakcja ze strony ducha marynarza utopionego w morzu. Uciekaj! Zawołał ktoś jeszcze inny. Dwie postaci rzuciły się do ucieczki, po drodze gubiąc latarkę. Poświeciłem za nimi i odkryłem, że to wcale nie były duchy, tylko zwykli ludzie. Przestraszyli się chłopca z wodorostami we włosach i oczach wybałuszonymi ze strachu. Kiedy zniknęli, dźwignąłem skrzynkę ze skarbem Jana i pospieszyłem do domu. Jednak gdy w końcu ją otworzyłem, wcale nie było w niej skarbu mojego przyjaciela. To był prawdziwy skarb. Pokazałem skrzynkę rodzicom, a oni od razu ją rozpoznali. Tego ranka mówiono o niej w wiadomościach. Skarb został skradziony z dworu Hawberych. Ania kojarzyła ten dwór. Był to bardzo stary dom, położony na skraju miasteczka. Więc ci ludzie w jaskini to byli złodzieje? Zapytała. Tak, ukryli swój łup w jaskini i zamierzali uciec z nim w nocy. Zabraliśmy skrzynkę do pana i pani Hawberych, a oni byli tak szczęśliwi, że się odnalazła, że dali mi w nagrodę tę złotą monetę. Oto historia pirackiego skarbu twojego dziadka, Aniu. Swoją drogą nigdy nie znalazłbym skarbu Jana. Okazało się, że zapomniał go ukryć.
Batrzeba wspięła się dziewczynce na kolana i popatrzyła na połyskującą monetę. Polizała ją ostrożnie, zmarszczyła nos i ziewnęła, pokazując różowy języczek. Dziadek się zaśmiał. Trzeba czegoś więcej niż pirackiego skarbu, żeby zaimponować Batrzebie. Ania nie potrafiła sobie wyobrazić, że dziadek był kiedyś w jej wieku. Myślała o tym przez cały następny ranek, gdy znowu bawili się chowanego w ogrodzie, a ona nasłuchiwała jego ostrożnych kroków. Wydawało jej się niewiarygodne, że tyle lat temu zakradł się do jaskini żeglarzy. Gdy dziadek się zmęczył, wrócili do domu. Opowiesz mi jeszcze jedną historię z czasów swojego dzieciństwa, dziadku? Poprosiła Ania. Dziadek pokiwał głową, rozglądając się wokół. Widzisz ten mosiężny teleskop? Przynieś mi go. Ania spełniła prośbę dziadka. Teleskop był ciężki i bardzo piękny. Skąd go masz, dziadku? Dziadek się uśmiechnął. Dobre pytanie. Moje 12 urodziny były wspaniałe. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dostałem w prezencie teleskop, ale nie ten, który w tej chwili trzymasz w dłoniach. Po drugie, wreszcie podrosłem na tyle, żeby o świcie wybrać się na połów razem z ojcem i innymi rybakami wchodzącymi w skład załogi Perły. Nie spałem całą noc, wyobrażając sobie kuter kołyszący się na falach, morską pianę i gorące śniadanie, które zjemy, jeszcze zanim obudzi się reszta miasteczka. Wreszcie nadszedł ten wielki dzień. Jeden z członków załogi Perły, Bazyli Tubbs, spóźniał się. Mój ojciec westchnął i wyjaśnił, że Bazyli Tubbs zawsze się spóźnia. Czekaliśmy na niego, a ja bawiłem się moim nowym teleskopem. Patrzyłem na inne łodzie. I na mewy szybujące nad naszymi głowami, i na szczyt klifu porośnięte trawą. I wtedy zobaczyłem szczeniaczka. Krawędź klifu porastały gęste paprocie, a mały szczeniaczek utknął w tej gęstwinie. Zauważyłem go tylko dlatego, że tak rozpaczliwie się szarpał. Żałowałem, że nie mogę mu powiedzieć, żeby przestał. Wiedziałem, że jeśli dalej będzie się tak wiercił, spadnie w przepaść. Powiedziałem o tym ojcu i zapytałem, czy mogliby poczekać, aż go uratuje. Ale Basyli w końcu dotarł na miejsce z 10 różnymi wymówkami i swetrem założonym tuł naprzód i załoga Perły musiała wyruszyć w morze. Możesz iść i go uratować, jeśli chcesz, powiedział mój tata. Ale nie możemy teraz na ciebie czekać. Jutro też będziesz mógł do nas dołączyć. Decyzja należy do ciebie, synu. Zrobiło mi się smutno, że łódź wypłynie beze mnie. Ale zapamiętaj, Aniu, że twój dziadek jest mądry i odważny i szlachetny. Przede wszystkim szlachetny. Po prostu nie mogłem zostawić tego psiaka na pastwę losu, więc wyruszyłam w drogę. Przynajmniej wciąż miałem swój teleskop. W połowie drogi na szczyt zatrzymałem się, żeby popatrzeć na rybackie kutry. Zastanawiałem się, który z nich to perła. Gdy wreszcie dotarłem na górę, byłem bardzo zmęczony, ale szczeniaczek był w jeszcze gorszym stanie. Mokry, przemarznięty i wygłodzony. Szarpał się, gdy wyswołacałem go z paproci i w końcu wytrącił mi spod pachy teleskop. Prezent spadł prosto w przepaść i rozbił się z trzaskiem na skałach. Mam przez ciebie same kłopoty, wymamrotałem. Ale on tylko zadrżał.
Trudno jest się gniewać na drżącego szczeniaczka. Przyjrzałem mu się uważnie, ale go nie rozpoznałem. No dobrze, powiedziałem. Chodź, poszukamy twojego właściciela. I tak zrobiłem. Chodziłem od drzwi do drzwi, aż wreszcie znalazłem jego panią. Hanna Tippen prawie się rozpłakała, gdy zobaczyła swoją zgubę. Hanna Tippen? Powtórzyła Ania. Znam ją. Sprzedaje frytki ze smażoną rybą na rynku. Tak, dziadek pokiwał głową. W tamtych czasach ten bar prowadzili jej rodzice. A gdy usłyszeli, że straciłem swój nowy teleskop, ratując pieska, kupili mi ten piękny, mosiężny w ramach podziękowania. Patrzewa wspięła się Ani na kolana, popatrzyła na teleskop i przechyliła głowę na bok. Dziewczynka przestawiła jej okular do oka. Kowka była tak zaskoczona tym, co zobaczyła, że cała się najeżyła i w panice czmychnęła z salonu. Koty chyba nie lubią teleskopów, zaśmiał się dziadek i wstał. Przez to wszystko zrobiłem się głodny. Chodźmy na rybę z frytkami. Następnego dnia pobytu Ani u dziadka lało jak z cebra i było za mokro, żeby bawić się w chowanego. Dziewczynka zajęła się starymi guzikami, które układała w obrazki i wzory. Prawie w ogóle nie pamiętała babci, ale pamiętała, że bawiły się razem tymi właśnie guzikami. Opowiedz mi o babci, poprosiła Ania, gdy przyszła pora na kolejną historię. Dziadek uśmiechnął się i rozejrzał po pokoju. Potem wskazał na starą sieć rybacką. Przynieś tu moją szczęśliwą sieć, powiedział. Ania spełniła prośbę dziadka. Sieć była ogromna, ciężka i trochę śmierdziała. Patrzewa wspięła się dziewczynce na kolana i niepewnie powąchała wystrzępione sznury. Co w niej jest takiego szczęśliwego? Zapytała Ania. Dziadek się uśmiechnął. Dobre pytanie. Jako młody mężczyzna codziennie wypływałam na połów. Każdego ranka narzekałem, że Bazyl Tubbs się spóźnia i jadłam gorące śniadanie jeszcze zanim obudziła się reszta miasteczka. Tamtego dnia córka Bazylego, Laura, miała po raz pierwszy popłynąć z nami łodzią. To był wietrzny, zimowy dzień i perła skakała po falach to w górę, to w dół. Biedna Laura oddychała nierówno, a twarz miała bladą jak zimowe niebo. Mocno ściskała w dłoniach misia, którego ze sobą zabrała. Gdy podniosła nas wyjątkowo gwałtowna fala, kuter runął w dół z takim hukiem, że miś wypadł dziewczynce za burtę. Wychyliłem się, żeby go wyłowić, ale wciąż mi uciekał. Tak bardzo skupiłem się na misiu, że nie zauważyłam kolejnej wielkiej fali, która zmyła mnie z pokładu. Ach, to morze, Aniu. Woda zalała mi oczy, wypełniła uszy, nos i usta, a lodowate zimno przeszyło mnie na wskroś. Załoga próbowała mi pomóc, ale fale odpływały łódź coraz dalej. Zacząłem spadać w dół, w dół, w dół. A potem nagle zacząłem unosić się w górę. Nic z tego nie rozumiałem. Gdy wyłoniłem się z wody, usłyszałem, jak ktoś woła. Cóż, to z pewnością nie jest ryba. Wpadłem w sieci innej łodzi rybackiej. Dziewczynka, która pomogła mi się z nich wyplątać, miała oczy równie dzikie i wspaniałe jak morze. To była Alicja, twoja babcia.
Złapała mnie w tę właśnie sieć, którą teraz trzymasz. I mogę cię zapewnić, że w tamtym momencie nie czułem się ani dzielny, ani szlachetny, ani mądry. Czułem się niezbyt mądry. A Alicja śmiała się i śmiała i śmiała. A przy okazji wyłowiła też tamtego misia. Więc to naprawdę jest szczęśliwa sieć. Ania przyglądała się starym splątanym sznurom. Zawsze myślałam, że ty i babcia należeliście do tej samej załogi. Bo tak było. Dziadek pokiwał głową. Potem, jak urodziła się twoja mama, wskazał na duży mosiężny dzwon. To dzwon z naszego kutra, Anny Marii. I zabieraliście mamę ze sobą? Dziadek znowu pokiwał głową i wskazał na kalosze stojące pod ścianą. To właśnie te założyła na swój pierwszy połów. A bawiliście się w naszej zatoczce? Chodziliśmy tam co wieczór, żeby oglądać zachód słońca, powiedział dziadek, ale tym razem nie wskazał na żaden przedmiot. A która z tych pamiątek jest związana z zachodami słońca? Żadna, Aniu. Zachodu słońca nie można zamknąć w pamiątce. Dziadek postukał palcem w skroń. Ale wszystkie mam tutaj. To wtedy Ania zrozumiała, że jej mama się myliła. Dziadek nie trzymał w swoim domku całego świata. Wręcz przeciwnie. Był odcięty od miejsca, które kochał najbardziej. Tamtego wieczoru, gdy dziewczynka położyła się do łóżka, zaczęła marzyć o tym, żeby jakoś sprowadzić zatoczkę do domu dziadka i sprawić, by znowu mógł podziwiać tamtejsze zachody i wschody słońca, klify, jaskinie i morskie fale. Nie mogła przestać o tym myśleć. Gdy obudziła się następnego ranka, odkryła, że jej marzenie zmieniło się w plan. Jeszcze przez chwilę leżała pod kołdrą i spisywała listę. Potem spakowała się i zaczęła czekać na rodziców. Nareszcie zadzwonił dzwonek do drzwi. — Cześć, Aniu! — Cześć, tato! — zawołała mama. Rodzice zadali Ani wszystkie pytania, jakie zwykle zadają rodzice w takich sytuacjach. Czy dobrze się bawiła, czy była grzeczna i czy na pewno wszystko spakowała. W końcu Ania uściskała dziadka na pożegnanie. Mamo, tato, mam pomysł, powiedziała, gdy tylko wsiedli do samochodu. Jaki? Zapytali ostrożnie rodzice. Czy moglibyśmy oczyścić z chwastów i wyrównać ścieżkę prowadzącą do zatoczki? Żeby dziadek mógł znów tam pójść. Myślę, że on bardzo za tym tęskni. Rodzice popatrzyli na siebie. Cóż to za wspaniały pomysł, córeczko, powiedziała mama. Ale nie dalibyśmy rady sami tego zrobić. To wymagałoby wielu dni ciężkiej pracy. Nie musielibyśmy robić tego sami. Jestem pewna, że te osoby by nam pomogły, wyjaśniła Ania i odczytała na głos swoją listę. Sąsiad Jan, rodzina Hafberych, rodzina Tipenów z baru z frytkami, rodzina Tubsów, załoga Anny Marii. Rodzice znowu na siebie popatrzyli. Błagam, prosiła Ania. Chcę, żeby dziadek znowu mógł obejrzeć tam zachód słońca. Och, szepnęła mama w zamyśleniu. Nie ma lepszego miejsca na oglądanie zachodów słońca niż ta zatoczka. Tata popatrzył na żonę, a potem na córkę i przewrócił oczami. Cóż, w takim razie postanowione, prawda? Powiedział z uśmiechem. Zaparkowali samochód na rynku.
i zaczęli prosić o pomoc wszystkich znajomych dziadka. Wkrótce zebrała się wielka ekipa uzbrojona w łopaty, wiadra, deski, liny i wszelkiego rodzaju narzędzia. Oczyścili ścieżkę z paproci i jeżyn, usunęli kamienie i żwir. Jan zamontował wzdłuż ścieżki barierkę z liny. Laura Tubbs ułożyła drewniane deski w miejscach, gdzie zazwyczaj robiło się błoto, a Hanna Tippen ustawiła stopnie ze skrzynek tam, gdzie wcześniej trzeba było skakać z kamienia na kamień. Rodzina Hawberych przyniosła do zatoczki przepiękną ławkę ze swojego ogrodu. Żeby twój dziadek mógł tutaj wygodnie odpoczywać i wspominać twoją babcię, wyjaśnili. Gdy wreszcie skończyli, słońce chyliło się już ku zachodowi. Szybko, zawołała Ania, chodźmy po dziadka. Ruszyli w górę wielką gromadą. Ania i jej rodzice, sąsiad Jan, rodziny Hawberych, Tippenów i Tubbsów oraz cała załoga Anny Marii i już po chwili zapukali do drzwi dziadka. Co wy tu wszyscy robicie? Zdziwił się dziadek, mrugając z niedowierzaniem. To był pomysł Ani, wyjaśnił jej tata. Chodź i zobacz, dziadku, zawołała Ania. Niecierpliwie przestępowała z nogi na nogę. Dziadek wziął laskę i powoli ruszył za nimi w stronę ścieżki prowadzącej do zatoczki. Gdy zobaczył, co zrobili, zaniemówił. W końcu zaimponowaliśmy Batrzebie, zaśmiał się dziadek i podążył za kotką do zatoczki. Batrzeba od razu zwinęła się w kłębek na ławce. Dziadek usiadł obok niej i oddychał powoli, jakby próbował napełnić płuca po brzegi słonym morskim powietrzem. Dziękuję ci, Aniu, powiedział w końcu. To jest wspaniałe. Smugi słonecznego światła kładły się nisko na piasku. Ciszę przerywał tylko szum morza. Wszyscy w milczeniu obserwowali kolorowe niebo nad zatoczką, podczas gdy słońce zachodziło za falami.